Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, stał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole. Rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, a
abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, a dzisiaj w sposób szczególny, drodzy bracia, w kapłaństwie, zgromadzeni tutaj w łukowskim wieczorniku na sprawowaniu pamiątki ostatniej wieczerzy. Jak bardzo wymowne, jak bardzo ważne są te trzy dni, które rozpoczynamy, niech świadczy choćby ten fakt, że jest to najkrótszy okres liturgiczny, który trwa tylko trzy dni. Święte Triduum Paschalne, święte trzy dni. Żaden z okresów liturgicznych nie jest tak krótki. Jednocześnie można by powiedzieć, że chyba żaden z okresów liturgicznych nie niesie takiego wielkiego ładunku emocjonalnego, ale także i teologicznego. Bo to przeżywać w tych dniach będziemy tajemnicę męki, śmierci naszego Pana i Zbawiciela. O wiele łatwiej przeżywać nam te tajemnice, wiedząc o tym, że ta męka i śmierć prowadzi do poranka zmartwychwstania. Dlatego także przez te tajemnice Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty trzeba nam patrzeć właśnie w kontekście zmartwychwstania. Dzisiaj Wielki Czwartek dotykamy serca Kościoła, jakim jest ustanowienie Eucharystii i bardzo silnie z nią związanego sakramentu kapłaństwa. Eucharystia to prawdziwa ofiara Chrystusa, złożona na krzyżu raz na zawsze. Na każdym ołtarzu świata wciąż uobecniana, nieponawiana, bo ona dokonała się raz i nigdy więcej dokonywać się nie będzie. Ale to, co stanowi o istocie Eucharystii, to to, że ona się ciągle dzieje, ciągle się uobecnia. Poprzez Eucharystię wchodzimy w tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Na każdej Eucharystii, bo każda Eucharystia jest związana z Wielkim Czwartkiem i z Wielkim Piątkiem, ale także z Wielką Niedzielą. Eucharystia i kapłaństwo. Papież Benedykt XVI mówił o tym, że Kościół dlatego trwa, ponieważ składa Eucharystię. Eucharystia to jest dziękczynienie składane Ojcu przez Syna w Duchu Świętym. Greckie słowo eucharystein oznacza dziękować. Jeżeli pytamy się dzisiaj o kryzys Eucharystii, to chyba jednym ze sposobów zrozumienia tego kryzysu jest właśnie postawa współczesnego człowieka, który nie ma już komu za co dziękować. Wydaje mu się, że wszystko zależy tylko od niego. Do wszystkiego jest sam w stanie dojść. Że wszystko jest efektem jego pracy, jego przedsiębiorczości, pomysłowości, zaradności. Dlatego człowiek zamknięty na siebie samego, na własne ja, nie jest w stanie zrozumieć Eucharystii. Dlatego człowiek zamknięty na siebie samego, na własne ja, z wielkim uporem, a może nawet z niemożnością, nie jest w stanie powiedzieć dziękuję. Dziękuję nie tylko Bogu, dziękuję również człowiekowi, dziękuję bliźniemu, bo to dziękuję otwiera mnie na drugiego człowieka, ale jeszcze w sposób taki najbardziej głęboki otwiera mnie na Pana Boga. Bo to wszystko, cokolwiek otrzymuję, prowadzi mnie ostatecznie do źródła największego dobra, jakim jest Bóg.
Jak smutny musi być człowiek, który nie ma za co dziękować. Jak smutny musi być człowiek, który nie ma komu dziękować. Jak bardzo jest zamknięty na sobie. Ale można by było też powiedzieć, że to zamknięcie na siebie, to skupienie się na sobie, w teologii możemy nazwać grzechem. Bo grzech jest właśnie tym, co zamyka człowieka na miłość Pana Boga, a kieruje na miłość do siebie. I można było powiedzieć, że w każdym grzechu kryje się jakiś egoizm albo egotyzm, jakiś taki duchowy narcyzm. Coś, co każe człowiekowi skupić się tylko na sobie, na tym, co ja uważam, na to, co ja myślę, na to, co ja czuję. Nie chodzi o pewien fakt, nie chodzi o pewną prawdę. Nie chodzi o obiektywny porządek rzeczy, ale o pewne normy, które człowiek sam chce stanowić. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem, nawiązując do naszego narodowego wieszcza. Zatem, żeby zrozumieć Eucharystię, należy najpierw wyjść z grzechu. Eucharystia jest pokarmem ludzi wolnych. I rzeczywiście w tym czasie Wielkiego Postu, który zakończyliśmy, doświadczaliśmy tego bogactwa Kościoła, jakim jest nie tylko Eucharystia, ale jest także wychodzenie z grzechów. Ileż okazji, począwszy od środy popielcowej, poprzez 40-godzinne nabożeństwo, poprzez wreszcie rekolekcje, ileż okazji do tego, by porzucić grzech, by przestać skupiać się tylko na sobie samym, by zacząć szukać prawdy obiektywnej, prawdy, która jest w Bogu. Myślę, że wielu z nas, kapłanów tutaj obecnych, mogłoby opowiedzieć niejedną sytuację, niejedną historię, którą skrywa tajemnica sakramentu pokuty. Skrywają kratki konfesjonału. I wydaje się, że jedną z najpiękniejszych posług, które nam zostaje dane sprawować, to jest właśnie posługa rozgrzeszania, uwalniania od zła, uwalniania od siebie samego, od tego zamknięcia się na siebie samego, tego skupienia się tylko na sobie i otwierania człowieka na Bożą miłość. Myślę, że każdy z nas tutaj obecnych kapłanów mógł opowiedzieć niejedną historię, jak ludzie płakali ze szczęścia, kiedy właśnie dane im było usłyszeć: ja Ciebie nie potępiam, wstań, idź, nie grzesz więcej. Jak bardzo silnie jest związana ta nasza posługa kapłańska właśnie z przywracaniem nadziei, że Bóg mnie nie potępił. Pomimo mojego grzechu, pomimo mojego skupienia się na sobie samym, pomimo mojego egoizmu, mojego zapatrzenia się w siebie samego, istnieje dla mnie szansa wyjścia z tego. I szansą to jest spotkanie z Bożą miłością, która wyzwala, która daje wolność. Eucharystia jest tak bardzo mocno związana z sakramentem kapłaństwa, a sakrament kapłaństwa tak bardzo silnie związany z sakramentem pokuty. Można było powiedzieć, że to wszystko się jakoś zazębia, nakłada. Jedno prowadzi do drugiego. Każde z nich wyjaśnia to, co poprzednie. Kiedy czytamy katechizm Kościoła katolickiego, to możemy przeczytać o tym, że celem działania Kościoła jest przywrócenie utraconej jedności, a ta utracona jedność z Bogiem, z drugim człowiekiem, z samym sobą, ze światem nieosobowym, została właśnie wprowadzona przez grzech. Zatem, żeby przywrócić tę jedność, należy człowieka wyzwolić z grzechu, wybawić z grzechu. Należy dać mu wolność. Dlatego, kiedy słuchamy dzisiaj liturgii słowa, to zobaczcie, w ilu momentach pada tam słowo wyzwolenie, wybawienie.
wielu momentach tam staje, czasami nie wprost, słowo wolność. Zobaczcie, że kiedy Żydzi przebywają w niewoli egipskiej, kiedy przebrała się miara ich niewoli, ich uciemiężenia, kiedy wreszcie Faraon dochodzi do wniosku, by ten naród unicestwić poprzez zabójstwo pierworodnych, to można było powiedzieć, Bóg nie może dłużej patrzeć na niedolę tego ludu. I Bóg nakazuje Mojżeszowi wyprowadzić ten naród do wolności. Ale zanim to się stało, zanim Żydzi wyszli z Egiptu, spożywają paskę. Paska to jest przejście, ale paska to także jest wyjście. Przejście anioła śmierci przez domostwa Egiptu. Ale paska to jest także wyjście na wolność. I słuchaliśmy opisu tego w pierwszym czytaniu, jak ta paska była spożywana. Jak podczas tej paski spożywano baranka, samca, bez skazy, jednorocznego. Można powiedzieć, najpiękniejszego. Krew tego baranka posłużyła do tego, by naznaczyć drzwi domów Żydów, narodu wybranego. By anioł śmierci, który będzie przechodził przez Egipt, ominął te domy i niesiał tam śmierci. Krew baranka spożytego przez Żydów staje się źródłem ocalenia. Tego baranka, która, jak mówi Słowo Boże, miała zabić społeczność. Później ta społeczność miała go spożyć. Ale ta krew ratuje ich od śmierci. Żydzi wychodzą na wolność po spożyciu baranka, po ocaleniu od śmierci jego krwią. I zdajemy sobie sprawę z tego, że to wszystko, co wydarzyło się w Starym Testamencie, jest jedynie figurą, pewną zapowiedzią, jakąś namiastką tego wszystkiego, co dokona się ostatecznie w osobie Jezusa Chrystusa. Ostatnia wieczerza, której pamiątkę dzisiaj obchodzimy, była antycypacją tego, co wydarzy się w Wielki Piątek. Prawo żydowskie zezwalało na to, by w nadzwyczajnych okolicznościach spożywać paskę nawet w czwartek, na dwa dni przed szabatem. I tak uczynił Jezus. Ale jak mówią ojcowie Kościoła, wówczas, kiedy Jezus oddawał życie na krzyżu, to wówczas słychać było bek zażynanych baranków na stół paschalny. I znowu, to już nie baranek, to już nie krew baranka, ale krew Chrystusa Zbawiciela. Można powiedzieć, jedynego prawdziwego Syna Bożego, bez skazy, bez grzechu, przywraca wolność mi zanurzonemu w grzech. Mi, który to ja powinienem umrzeć, bo jak mówi Pismo Święte, zapłatą za grzech jest śmierć. Chrystus oddaje za mnie życie. To, co wydarzy się w Wielki Piątek na krzyżu, tutaj już ma swój początek na ostatniej wieczerzy. Bo tutaj Jezus mówi, bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, za was wydane. Bierzcie i pijcie, to jest kielich krwi mojej, za was wylanej. I znowu, tak jak wtedy śmierć baranka, tak teraz śmierć baranka Bożego, jego krew ratuje nas, nowy naród wybrany, Kościół, ale także całą ludzkość od śmierci w grzechu. Bóg staje się niewolnikiem. Przecież ten gest
uklęknięcie przed apostołami, gest umycia nóg, to gest, posługa należna niewolnikom, sługom. Zatem Jezus stał się sługą, stał się niewolnikiem. Można powiedzieć mocniej, stał się tym grzesznikiem, który jest gotowy obmyć już nie tylko wodą, ale swoją prawdziwą krwią. I chciałby się za świętym Piotrem powiedzieć: Panie, obmywaj nie tylko nogi moje, ale całego mnie obmyj. Obmyj mnie całego swoją świętą krwią, bym na nowo żył, bym na nowo odzyskał zdrowie i życie, bym przestał skupiać się na sobie samym, bym przestał widzieć świat tylko w kategorii siebie samego. Tym, co przeciwstawia się grzechowi, jest właśnie miłość. Miłość, która otwiera. Miłość, która nie pozwala człowiekowi zatrzymać się tylko na sobie samym. Mamy tę świadomość, że do tej miłości zostajemy powołani, ale miłość, tak jak w przypadku Jezusa, nie jest tylko deklaracją. Nie jest tylko pięknym słowem. Ale jest właśnie takim uniżeniem własnego ja. Jest taką gotowością uklęknięcia przed drugim człowiekiem, nawet jeśli ten drugi człowiek jest Judaszem. I jest gotowością do oddania życia za niego. Także za Judasza. Także za tego, który jest gotowy jest mnie sprzedać przy najbliższej, nadarzającej się okazji. Eucharystia, wybawienie z grzechu, po to, by człowiek zaczął kochać, by człowiek przestał tylko recytować wiersze czy poematy o miłości, ale by rzeczywiście zaczął prawdziwie kochać. Eucharystia jest pokarmem ludzi wolnych. Ta wolność, która została zapoczątkowana przez Paschę w Starym Testamencie, okazała się trudną wolnością, bo ta podróż przez pustynię do Ziemi Obiecanej miała wiele wątków, wiele zwrotów akcji, tak można by było powiedzieć, wiele zwątpień, wiele buntów, ale także wielkich dzieł Bożych. My również potrzebujemy na drodze do życia wiecznego Eucharystii, bo mamy tę świadomość, że nasza wolność może być wolnością zagrożoną, może być wolnością, która przerodzi się w samowolę. Usłyszane wczoraj od egzorcysty Jasnogórskiego podczas pielgrzymki maturzystów przepiękne słowa, przepiękna myśl. Jaka jest różnica wolności definiowanej przez Chrystusa, przez Boga, a wolności definiowanej przez szatana? Definicja wolności Jezusa, wielokrotnie słyszana w Ewangelii: jeśli chcesz, jeśli chcesz, możesz, pójdź, uczyń, jeśli chcesz. Tymczasem definicja wolności dyktowana nam przez szatana to definicja musisz. Patrzcie, jak łatwo to sprawdzić w codziennym życiu. Jak wielu z nas w imię wolności traci tę wolność. Jak wielu tych, którzy wybierają zniewolenie od alkoholu, od narkomanii, od pornografii, ale także od środków komunikacji społecznej, od różnego rodzaju śledzenia, gier, telefonów, telewizji i wiele innych, można by było wykazać, środków uzależniających, jak bardzo czują się wolni. Czynię, bo chcę. Ale gdyby tak była ta wolność, to wówczas jest pytanie, czy mogę zaprzestać? Czy mogę z tego wyjść? Czy jestem w stanie powiedzieć stop? I wtedy weryfikuje się właśnie ta definicja wolności. Czy wtedy przypadkiem już nie jestem skazany na diabelskie musisz?
tym, który wezwala nas do wolności prawdziwej, wolności, która jest oparta na miłości, wolności, która domaga się powstawania z grzechu, wyzwalania z grzechu, wstawania z kolan, na które grzech nas, można powiedzieć, chce powalić, jest Chrystus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, który gładzi mój i Twój grzech. Uczmy się wolności od Chrystusa. Uczmy się wykorzystywania własnych wyborów, decyzji do tego, by one uczyły nas coraz bardziej kochać, by uczyły nas coraz bardziej odchodzić od własnego ja, od siebie samego, by uczyły nas otwierać się na drugiego człowieka, ale także otwierać się na Boga, byśmy umieli używać słowa dziękuję, słowa, które potrzebuje pokory, bo człowiek musi uznać, że sam z siebie niewiele może. Niech ta wolność, którą przeżywamy, mocą Eucharystii nie zamieni się nigdy w samowolę, ani w zniewolenie. A jeżeli jeszcze ktokolwiek z nas tkwi w niewoli grzechu, to te święte dni są najlepszym momentem do tego, by z tych grzechów powstać, by z nich wyjść, by na nowo uwierzyć Bożej miłości, która jest większa niż grzech, większa niż wszelaka niewola, nawet ta egipska, bo Bóg jest w stanie wyzwalać. Jezu, obmyj swoją krwią nie tylko nogi moje, ale i mnie całego i naucz mnie kochać w wolności. Amen.